Witajcie kochani, przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wodników na listopad 2022 roku. Dla wodników przygotowałam talię Heaven and Earth Tarot i talię Życie z Aniołami, z której jak zwykle popatrzymy przesłanie anielskie na kolejny miesiąc. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania i proszę, by wasze wyższe ja również was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Okej, kochani, jeszcze sekundeczkę ogłoszeń. Osoby zainteresowane czytaniami prywatnymi zapraszam do odwiedzenia mojej strony internetowej www.tarotesme.pl. Link znajduje się w opisie filmu i też pojawi się tutaj w rogu ekranu. Od niedawna jest możliwość wsparcia kanału. Jeśli ktoś ceni treści, które tu przedstawiam, może postawić mi wirtualną kawkę. Link też znajdziecie pod filmem i również podlinkuję go w rogu ekranu. Ok, no to zaczynamy. Co dla naszych wodników na listopad 2022 roku mają aniołowie? Co dla was, drogie wodniki, na ten czas? Jakie przesłanie, jakie wskazówki mają dla was aniołowie? Cuda, no proszę, kochani, w czepku urodzeni, cokolwiek nie wyjdzie w tarocie, i tak warto liczyć na cuda. Wspaniały, wspaniały czas przed wami. I no wiadomo, że żeby były cuda, to trzeba mieć też wiarę, więc no otwierajcie się na to. Nie traćcie nadziei, cokolwiek się u was nie dzieje. Ale przeczytajmy znaczenie tej karty. Cuda dzieją się codziennie na świecie, a teraz sami będziemy ich doświadczali. Cuda mogą być małymi i prostymi rzeczami, lecz uzdrawiają z wielką mocą wszystkie wymiary naszego istnienia. Nieograniczone możliwości cudów otwierają się dla nas właśnie teraz. Wiedzmy, że to nasza wiara czyni cuda, które dzieją się wszędzie i w każdej chwili. Wierzmy w cuda, ponieważ jesteśmy jednym z nich, a doświadczanie cudów jest rzeczywistością tego świata. Oczekiwaliśmy cudów w swoim życiu, więc rozejrzyjmy się uważnie dookoła i pamiętajmy, że małe potrafi być wielkie. Niecierpliwe wyczekiwanie na cud jedynie oddala jego manifestację. Uwolnijmy się od oczekiwania i pozwólmy Bogu i aniołom na wybranie najlepszego czasu dla nas. Afirmacja dla was, drogie wodniki, na listopad. Nasza wiara w cuda tworzy cuda. No, nic zadać, nic ująć. Nic zadać, nic ująć. Nie będę tu już nic zadawać, bo tylko będę się powtarzać, kochani. Zobaczymy, co pokaże tarot, ale liczcie na te cuda. Tutaj ta wiara w cuda naprawdę w tym miesiącu przyda wam się. Ok, zobaczmy, co pokaże dla was tarot. Listopad dla wodników, listopad 2022 roku. Co dla naszych wodniczków słonecznych, dla osób, które w znaku wodnika mają ascendent, księżyc, Marsa czy Wenus. Też jest, kochani, to czytanie dla was. Jakie energie, jakie potencjały dla wodników na listopad 2022 roku? Główna energia tego miesiąca. As buław. Przeszłość. 9 mieczy. Przyszłość. Karta księżyca. Co będzie wam pomagać? Królowa denarów. Co może przeszkadzać? 7 kielichów. I rezultat albo rada? Król kielichów. Ok. Z przełożenia trójka mieczy. No i teraz widać tutaj, że przede wszystkim ten cud to jest ten as buław. To jest taki powrót do życia. Być może dla niektórych wodników po jakichś trudnych
wydarzeniach, może po trudnych miesiącach ostatnich. Też w przeszłości macie 9 mieczy, więc to są różnego rodzaju lęki, zamartwiania się w poprzednich miesiącach. Może jakiś problem, który nie dawał wam spać, który spędzał sen z głowy. Tu następuje uzdrowienie. A z buław to jest takie prawdziwe odczucie sił, przypływu sił witalnych. To jest taki nowy początek, być może jakiś nowy pomysł. Zaczniecie myśleć w nowy sposób, zaczniecie uzdrawiać swoje życie. Bardzo dobra energia. As to jest co prawda dopiero sam początek, ale warto trzymać tę energię. Warto podążać w tym kierunku. To jest właśnie taki cud. To jest taki cud, który tutaj powstaje właśnie z tych płomieni. Piękna, w ogóle przepiękna jest ta karta. Taka światłość od niej bije. Cudowna. I mam takie poczucie, no, drogie wodniki, że tutaj u was w listopadzie właśnie nastąpi takie nowe otwarcie. Może właśnie od nowa w coś uwierzycie. Może złapiecie właśnie taki drugi oddech. I życie da wam jakieś nowe szanse, nowe możliwości, które do tej pory po prostu nie było. Co wam będzie pomagać? Jest Królowa Denarów. Królowa Denarów to może być jakaś konkretna osoba. Oczywiście to też nie musi być konkretnie kobieta, bo to jest czytanie ogólne, ale to może być ktoś, kto pomoże wam od tej strony takiej organizacyjnej, materialnej, ktoś, kto ma doświadczenie i tak dalej. Może tutaj być taka osoba pomocna, ale też taka troskliwa też może być osoba. Dla niektórych to może być matka, dla innych to może być jakaś nauczycielka lub ktoś, nauczyciel, czy jakiś organizator, szef, szefowa, też jak najbardziej może być. Ale Królowa Denarów na tej pozycji też mówi o sposobie postępowania. Czyli trzeba podchodzić praktycznie do spraw, które w tym miesiącu się pojawią. Czyli jak będą jakieś nowe pomysły, to trzeba do nich podejść właśnie w taki bardzo konkretny, praktyczny sposób. Rozplanować sobie wszystko, sprawdzić i ile masz funduszy na to, prawda? Bez względu na to oczywiście, bo to mogą być jakieś wasze sprawy zawodowe tutaj pokazane, a dla innych jakieś inne rzeczy też tutaj oczywiście mogą tutaj w grę wchodzić też sprawy i uczuciowe jak najbardziej. Ale tak, Królowa Denarów by wtedy pokazywała, że trzeba, jeśli by tutaj chodziło nawet i o sprawy uczuciowe, to trzeba podchodzić do spraw, nawet właśnie tych uczuciowych, w taki rzetelny sposób, bardzo konkretny. Jak ktoś mówi, nie szukać gruszek na wierzbie, prawda? Tylko bardzo konkretnie. Czyli też i patrząc na partnera, partnerkę, na wybrankę, wybrańca, prawda? Patrzeć, czy to ma realne szanse. I to też tutaj bym dodawała. A jeśli chodzi o sprawy zawodowe, no to właśnie konkrety. Trzymać się liczb, konkretów, realiów i wierzyć w cud. Wierzyć, że się uda. Wierzyć, że ten pomysł uda się zrealizować. Czego nie robić? I tutaj jest siódemka kielichów. Siódemka kielichów na tej pozycji mówi o tym, żeby nie robić niczego na wyrost. Żeby nie mówić, a jakoś to będzie, a jakoś to się tam. Właśnie nie, tutaj trzeba wszystko właśnie wymierzyć i sprawdzić, żeby było tak jak trzeba. Tutaj nie można, jeśli będzie jakiś pomysł, jakaś sprawa konkretna, nie można sobie tutaj popuszczać wodzy fantazji i tak dalej. Jeżeli nie masz faktów, jeżeli nie masz jakichś podpisów, czy jakichś pozwoleń, czy coś tam, w zależności od tego, o co będzie tutaj chodziło, to niczego nie zakładaj, niczego nie inwestuj. Tutaj na wyrost niczego nie rób. I też nie bujaj po prostu w obłokach, bo to będzie po prostu niekorzystne. Zakładanie jakieś właśnie, jeżeli nie masz jeszcze, jak ktoś mówi, tego wróbla w garści, to nie zakładaj więcej. To jest tutaj też ważna rzecz. W karcie przyszłości pokazuje się karta Księżyca. No jesteśmy w tym korytarzu zaćmień w ogóle teraz też, także ten księżyc dosyć mocną rolę w najbliższym czasie będzie grał i w listopadzie też. Ale tu jest do przepracowania w tym miesiącu właśnie tak jakby pokonanie tej strony,
która jest tą ciemną stroną księżyca. Myślę, że i tak już dużo pokonaliście. A idziecie z tą pochodnią, można powiedzieć, wśród tych ciemności. Dużo więcej będzie widać. Mam takie wrażenie, że bardziej nauczycie się mimo wszystko, mimo potrzeby tego realizmu i tak dalej, działać na zasadzie swojej intuicji, bardziej słuchać swojej intuicji, tego wewnętrznego GPS-u i wtedy łatwiej będzie Wam z tą właśnie pochodnią Asa Buław przechodzić przez ten miesiąc, oświetlając sobie nią ten mrok. A ta intuicja też Wam może pomóc. To jest właśnie takie przeobrażenie tego zalęknionego takiego okresu, trudniejszego, może ze zmartwieniami, w coś, co do końca jeszcze nie jest widoczne, ale już macie narzędzia, żeby przez to po prostu przechodzić. I tę wiarę w cuda, to też o tym pamiętajcie. Rezultat rada jest król kielichów. Król kielichów, oczywiście to też może być jakaś konkretna osoba, jak każda karta dworska. Więc to może być ukochany, ukochana. Tak jak mówiłam, nie patrzymy tutaj na płeć. Ale król kielichów to jest też ktoś, kto patrzy przez swoje serce. Ktoś, kto w dojrzały sposób podchodzi do uczuć, do relacji, do emocji, czy do relacji zawodowych, czy do relacji osobistych, prawda? Król kielichów nie napala się, że tak powiem. To nie jest już rycerz kielichów, który jeszcze w taki szalony sposób działa. Nie, król kielichów jest spokojny. On potrafi naprawdę bardzo rozsądnie podejść mimo wszystko do spraw związanych czy z uczuciami, czy w ogóle ze swoimi emocjami. Tutaj te emocje, o których mówi karta księżyca, one mogą być jeszcze podszyte właśnie czymś takim, właśnie takim trochę cieniem, tak jak tutaj na tych dwóch wieżach jest. Z jednej strony jest światło, z drugiej strony jest cień. I jeszcze tutaj tego cienia może trochę być, ale tu w Król Kielichów to już jest taka dojrzałość. To jest tak, jakbyście się po prostu, drogie wodniki, miały nauczyć takiego zdrowego podejścia do swoich emocji, do swoich uczuć, być może też do relacji z innymi, do zwrócenia uwagi też przy wyborach w relacjach, w wyborach partnerów, wyborach współpracowników, znajomych, prawda? Też takie podejście z miłością do siebie. Tutaj już jest po prostu dojrzałość emocjonalna w tej karcie i to jest bardzo ważne. To też pomoże zniwelować tą energię trójki mieczy, która tutaj pojawia się jako ta energia takiego smutku, z którą gdzieś tam w ostatnich miesiącach być może się zmagałyście, przynajmniej niektóre wodniki. Może ktoś Wam coś powiedział, może czułyście się gdzieś pognębione przez kogoś albo przez jakąś sytuację, a tu już jest głębokie zrozumienie tego. Król kielichów nie cierpi. On po prostu widzi sytuację już z wyższej perspektywy i potrafi to ocenić. On też tutaj rozświetla te mroki swojego serca i lęków jakichś, też używając tego Asa Buław. Więc dla niektórych ten miesiąc może być właśnie trochę takim cudem. Cudem takiego przeobrażenia pomimo sytuacji, które są dopiero początkowe, które tutaj nowe rzeczy mogą się pojawić, to wygląda na to, że wy w takim stanie równowagi wejdziecie już w kolejny miesiąc. A najważniejszą rzeczą jest, że pozbędziecie się jakichś zmartwień, że listopad da Wam takie rozwiązania i takie nowe możliwości, dzięki którym po prostu tych zmartwień się pozbędziecie i nauczycie się poruszać w trudnym świecie, w świecie, w którym jeszcze ciągle jest wiele znaków zapytania, sytuacji, które nie są do końca jasne, poruszać się właśnie już z takim dojrzałym, czystym sercem. I być może też król kielichów też może oznaczać kogoś, kto do Was po prostu dołączy. Też dla niektórych to może być właśnie partner, partnerka, ktoś, kto takie poczucie pewności może dać. I to może być właśnie tym cudem dla niektórych. No tego Wam, kochani, życzę, żebyście uzyskali spokój takiego serca i żeby swojego serca i żebyście mieli cały czas właśnie
ciekawe pomysły, chęć do życia, radość życia, żebyście się cieszyli i żebyście pamiętali, że każdy dzień może być cudem. To od Was zależy tak naprawdę, od Waszego podejścia. Pozdrawiam serdecznie wszystkie wodniki, trzymajcie się kochani ciepło i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!